Zawód strażak Film edukacyjny dla dzieci Cześć dzieciaki! Wiecie kim jest ten pan? Strażakiem! Bardzo dobrze! Ten pan to strażak. A wiecie czym on się zajmuje? Gasi pożary! Brawo! Strażacy znani są z tego, że gaszą pożary. Ale robią też inne rzeczy. Ratują ludzi z wypadków lub katastrof. Pomogą, gdy na drzewie utknie mały kotek. A jeśli nad miastem przejdzie wichura, to usuwają z jezdni powalone drzewa. Są to bardzo trudne i niebezpieczne zadania, które wymagają od strażaków dużo wiedzy, praktyki i odwagi. Posłuchajcie wierszyka pod tytułem Pożar. Gwałturety, dom się pali. Już strażacy przyjechali. Prędko wleźli po drabinie i stanęli przy kominie. Polewają sikawkami, ogień, który jest pod nami. Dym i ogień bucha z dachu, ale strażak nie zna strachu. Choć gorąco mu okropnie wszedł na górę. Już jest w oknie i ratuje dzieci z ognia. Tak strażacy robią co dnia. Pokażę Wam teraz, jak wygląda ubranie i sprzęt, którym posługuje się strażak. To jest wóz strażacki. Gdy jest gdzieś pożar, strażacy jadą nim na sygnale. Drabina potrzebna jest, gdy trzeba uratować kogoś, kto jest bardzo wysoko. Wąż strażacki służy do podawania wody potrzebnej do gaszenia pożaru. Helm i strój ochronny, czyli kurtka, spodnie i buty strażackie. Chronią one ciało strażaka przed ogniem i innymi zagrożeniami. Toporek przyda się, gdy strażak chce zburzyć lekką ścianę lub wybić szybę w płonącym budynku. Gaśnica to przenośne urządzenie do gaszenia pożarów. Najczęściej spotykamy gaśnice wodne i proszkowe. Piła spalinowa przyda się strażakowi, gdy musi pociąć na kawałki drzewo, które zalega na ulicy po wichurze. Aparat oddechowy jest potrzebny strażakowi, żeby mógł wejść do budynku pełnego dymu. Bez takiego sprzętu strażak nie mógłby oddychać w pożarze. A wiecie co to jest remiza strażacka? Nie? Już wam mówię. Remiza strażacka to budynek strażaków. Przechowuje się tam sprzęt strażacki, a w garażu stoją wozy strażackie. Strażacy czekają na akcję w pomieszczeniach, które zwykle usytuowane są ponad garażami. Strażacy mogą mieć zainstalowane w remizie specjalne rury tak zwane ześlizgi do szybkiego zjeżdżania do garaży w remizach ochotniczej straży pożarnej w Polsce zwykle znajduje się też syrena do zwoływania strażaków w razie alarmu a teraz czas na zagadki gdy strażak chce wejść wysoko na górę żeby kogoś uratować to używa drabiny czy schodów Labiny. Jak się nazywa wóz strażaków? Wóz strażacki. Jaki kolor ma wóz strażacki? Czerwony. Czy wóz strażacki zawsze jeździ na sygnale? Io, io, io. Czy tylko jak jedzie na akcję? Tylko jak jedzie na akcję. Jak się nazywa budynek strażaków? Lamyza. Jaki sprzęt strażak podłączy do hydrantu, żeby leciała woda do gaszenia pożaru? Wąsarzatki. Co strażak nosi na głowie, żeby nie stała mu się krzywda? Ha. Powiem Wam teraz, co może być przyczyną pożaru w domu. Niedopałek papierosa. Posiłek na gazie pozostawiony bez opieki, zapalona świeczka, wady sprzętu i urządzeń elektrycznych. A co robić, gdy jest pożar? Po pierwsze, uciekaj. Staraj się wykorzystać drogę ewakuacyjną. Oznaczona jest zazwyczaj takim znakiem. Podczas ucieczki, głowę trzymaj nisko. Jak najbliżej podłogi i staraj się unikać zadymionych pomieszczeń. Gdy zobaczysz drzwi, najpierw je dotknij. Jeśli są ciepłe, lepiej wybierz inną drogę. Zawsze zamykaj za sobą drzwi. Postaraj się jak najszybciej wezwać pomoc. Zadzwoń pod numer alarmowy 112. Dodzwonisz się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzwoniąc na numer alarmowy 112, zostaniesz przekierowany do odpowiednich służb: policji, pogotowia lub straży pożarnej. Kiedy po drugiej stronie zgłosi się dyspozytor, spokojnie i wyraźnie przekaż mu następujące informacje: jakie zdarzenie zgłaszasz i czy są poszkodowani. Dokładny adres zdarzenia. Podaj też swoje imię. I nazwisko oraz swój numer telefonu. Pamiętaj, numery alarmowe zawsze są bezpłatne, ale nigdy nie dzwoń na numer alarmowy bez potrzeby. Nieuzasadniony telefon alarmowy blokuje linię osobie, która w danym momencie rzeczywiście znajduje się w niebezpieczeństwie i potrzebuje natychmiastowej pomocy. Dlatego tak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z telefonów alarmowych. Na koniec posłuchajcie wiersza pod tytułem Straż Pożarna. Bije dzwony na alarm, już spieszą strażacy, czasem w nocy ze snu, czasem w dzień do pracy. Śpieszą na ratunek, tam płonie zagroda, gra trąbka, czerwień lśni na samochodach. Pierwsi są na miejscu, choćby szmat był drogi. Pryska woda z węża, syczy żar i ogień. Gaśnie groźny pożar, dymku ku niebu gniesie. Dzielna straż pożarna ludziom pomoc niesie. To już koniec ja dzisiaj. Już miluj, lajk, łapę w górę i jeszcze nasz kanał. Pa, pa!